Polska awansowała na Euro 2024, ale o tym dużo więcej mówić będziemy, gdy będzie bliżej imprezy. A dziś po raz kolejny wy wybieraliście zespół, o którym miał pojawić się materiał i bohaterem odcinka AS Roma. Cześć, z tej strony Mateusz i witajcie ponownie na kanale Learn Football. Dzisiaj wybieramy najlepszą jedenastkę XXI wieku rzymskiego klubu. Chodzi tutaj o zawodników, którzy moim zdaniem osiągnęli najwyższy poziom w topowym momencie swojej kariery, a dla klubu rozegrali co najmniej 100 meczów. Niestety nie mogę więc wybrać takich zawodników jak choćby Alisson, Paulo Dybala czy wczorajszy bohater Wojciech Szczęsny. Ruszajmy już na Stadio Olimpico. W związku z tym, że ani Szczęsny, ani Alisson nie rozegrali dla klubu 100 spotkań, do wyboru pozostaje nam dwóch graczy: Brazylijczyk Doni oraz Rui Patricio. Obaj w klubie zdobyli po jednym trofeum: Doni Coppa Italia, a Patricio Ligę Konferencji. Ja decyduję się na 108-krotnego reprezentanta Portugalii. Patricio przez lata był bardzo solidnym bramkarzem w Sportingu, z którym w Portugalii zdobył 5 trofeów, a przede wszystkim od dawna jest podstawowym bramkarzem reprezentacji, z którą sięgał po Mistrzostwa Europy oraz Ligę Narodów. Pora przenieść się na prawą obronę, a tam mamy 5 defensorów do wyboru: Marco Cassetti, Alessandro Florenzi, Rick Karsdorp, Christian Panucci oraz Bruno Perez. Dla mnie wyborem numer 1 jest były obrońca Realu Madryt czy Chelsea, Panucci. 57-krotny reprezentant Włoch, dwukrotny mistrz Europy do lat 21, zdobywca Ligi Mistrzów z Realem Madryt oraz Milanem, dwukrotny mistrz Włoch, jak również mistrz Hiszpanii. W Romie, która nie tak często sięga po trofea, zdobywca Pucharu Włoch z sezonu 2006-2007. Środek obrony to 11 zawodników: Nicolas Burdisso, Christian Kivu, Federico Fazio, Matteo Ferrari, Roger Ibanez, Juan Jesus, Gianluca Mancini, Kostas Manolas, Filipe Mexes oraz Chris Smalling. Pierwszym wyborem dla mnie jest Brazylijczyk Juan, 79-krotny reprezentant kraju, dwukrotny zdobywca Copa America i dwukrotny uczestnik Mistrzostw Świata. Z Romą sięgał zarówno po puchar, jak i po Super Puchar Kraju w sezonie 2007-2008. W swojej karierze był też mistrzem Brazylii i zdobywcą Copa Libertadores. Największy problem w całym składzie miałem z wyborem drugiego środkowego obrońcy. Ostatecznie, choć może trochę kontrowersyjnie, postawiłem na Konstantinosa Manolasa. Greka kojarzę jako bardzo silnego, szybkiego obrońcę i przede wszystkim jako kibic Barsy pamiętam go z Ligi Mistrzów, meczu, którego przypominać sobie nie chcę. Trzykrotny mistrz Grecji, zdobywca Pucharu Włoch z Napoli i choć z Romą nie zdobył żadnego trofeum, zapamiętałem go jako bardzo solidnego dla nich zawodnika. Na zamknięcie linii defensywnej lewi obrońcy. Są to Aleksandar Kolarow, John Arnerise, Leonardo Spinazzola, Max Tonetto oraz Nikola Zalewski. Po dwóch ostatnich meczach kadry nie wstydziłbym się wybrać Zalewskiego. Spinazzola miał wybitne Euro w 2021 roku, ale to trochę mało. Rise pamiętam przede wszystkim z Liverpoolu i nie przypominam sobie specjalnie wydarzeń z Tonetto. Wybór więc jest prosty – Kolarow. 94-krotny reprezentant Serbii, dwukrotny mistrz Anglii i mistrz Włoch z Interem. W Rzymie grał zarówno dla Romy, jak i dla Lazio, ale w Romie miał wyśmienite statystyki i pod tym względem pozostałych bije na głowę. Pora na pomocników, a linię pomocy dziś ustawiłem w diament. Na liście 14 nazwisk: Alberto Aquilani, Matteo Brighi, Brian Cristante, Olivier Dacour, Daniele De Rossi, Henrik Mkhitaryan, Radja Nainggolan oraz Lorenzo Pellegrini, Simone Perrotta, David Pizarro, Miralem Pjanic, Kevin Strootman, Jordan Veretout i Nicolo Zaniolo. Na pozycję numer 6 nie ma lepszego kandydata niż obecny trener Daniele De Rossi. W rzymskim klubie trenował od dziecka i w zespole seniorskim spędził 17 lat. Zdobył 2 Puchary Włoch, a w międzyczasie w 2006 roku sięgnął po Mistrzostwo Świata z kadrą, w której zagrał w sumie 117 razy.
Jako pierwsza ósemka dla mnie obecny kapitan Lorenzo Pellegrini. Choć we włoskiej kadrze nie gra tak dużo i często, w Rzymie zawsze mogą na nim polegać. Zarówno pod względem zdobytych bramek, jak i zaliczonych asyst jest bardzo ważnym ogniwem i choć jego grę czasem przesłaniają kontuzje, piłkarz sezonu w Lidze Konferencji, którą zdobył wraz z Romą w 2022 roku. Również wychowanek i pamiętajmy, że ma 27 lat, więc wciąż co najmniej kilka lat gry na najwyższym poziomie. Obok niego postawiłem na zawodnika, którego na pewno nie wybrałbym do składów Barsy, ale w Romie i za całokształt na to zasłużył – Miralem Pjanić. Jego czas w Rzymie to zdecydowanie najlepszy okres jego kariery. Wystarczy przypomnieć sobie, że w ostatnim sezonie w Romie zaliczył 10 bramek i 10 asyst z pozycji środkowego pomocnika w lidze. Z Romą trofeów nie wygrywał, ale czterokrotnie był mistrzem w Włoch z Juventusem i przede wszystkim jest jednym z najlepszych reprezentantów Bośni i Hercegowiny w historii. Na pozycji numer 10 miałem ogromny dylemat i wahałem się między dwoma zawodnikami. I z całym szacunkiem dla Simone Perroty oceniam całokształt, więc do składu trafia Mkhitaryan. 95-krotny reprezentant Armenii, trzykrotny mistrz Ukrainy z Szachtarem, zdobywca Ligi Europy z United, Pucharu Włoch z Interem oraz Ligi Konferencji z Romą. Piłkarz, który grał w trzech spośród top 5 lig, choć nie wszędzie spełniał wymagania, ja pamiętam go jako solidnego zawodnika, przede wszystkim z Dortmundu. Na sam koniec dwóch napastników z listy 10 nazwisk, którymi są Tammy Abraham, Edin Dzeko, Stefan El Shaarawy, Amantino Mancini, Jeremy Menez, Vincenzo Montella, Diego Perotti, Rodrigo Taddei, Francesco Totti oraz Mirko Vucinic. Jako pierwszy zdecydowanie Il Capitano. 24 lata seniorskiej kariery spędzone w Romie. Spośród wszystkich na dzisiejszej liście, jako jedyny poza Montellą pamięta ostatnie mistrzostwo kraju z sezonu 2000-2001. Dwa puchary i dwa superpuchary kraju, król strzelców Serie A sezonu 2006-2007, mistrz Europy do lat 21 oraz przede wszystkim mistrz świata z 2006 roku. Niekwestionowana największa ikona w historii klubu. Nad drugim napastnikiem chwilę się zastanawiałem, pomiędzy Montellą a tym, którego ostatecznie wybrałem, Edinem Dzeko. Drugi Bośniak w tym składzie, 119 bramek strzelonych w Rzymie, najwięcej spośród wszystkich klubów, które reprezentował. Król strzelców Serie A 2016-17, dwukrotny mistrz Anglii, mistrz Niemiec, król strzelców Bundesligi z Wolfsburga, były piłkarz Interu, Manchesteru City, a obecnie snajper Fenerbahce, który pomimo 38 już lat na karku, nadal pozostaje w wybitnej strzeleckiej formie. Nie każdy trener radził sobie w Romie. Spalił się tam choćby Luis Enrique, ale w Rzymie zawsze mogli liczyć na tego pana, Luciano Spallettiego. Romę prowadził dwukrotnie, zdobył dwa ostatnie Coppa Italia i gdyby nie angaż w innych klubach, może Roma zdobywałaby więcej trofeów. W końcu aż czterokrotnie Spalletti zajął z nią drugie miejsce w lidze, kilkukrotnie przegrywając tytuł jednym i jedynym spotkaniem. I choć mistrzem Włoch został dopiero w zeszłym sezonie w barwach Napoli, myślę, że Roma to był jego najlepszy czas w karierze, a już niedługo zobaczymy, jak daleko będzie w stanie doprowadzić Włochów w czasie Euro 2024. Wypiszcie wasz ulubiony lub najlepszy skład Romy, jeśli taki macie, lub wybierzcie spośród dzisiejszych nazwisk i napiszcie go w komentarzu. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeśli wam się dzisiaj podobało. Trzymajcie się, na razie i do usłyszenia.